Witam serdecznie w kolejnym motovlogu, ale w autovlogu tak naprawdę. Pogoda jest straszna, jest mokro. Dzisiaj nie jadę z motocyklem, bo mam czysty motocykl, wyczyszczony, a jutro jadę na ślub znajomego. Nie chcę znowu go czyścić. No widzicie, jesteście przyzwyczajeni do tego, że widzicie mnie na motocyklu, ale jak większość motocyklistów też jeżdżę samochodem i nie ma w tym nic dziwnego. Mam temat wybrany na właśnie na tą chwilę, że jadę w samochodzie, to najlepszym tematem będzie coś związanego i z motocyklem, i z samochodem. Na pewno widzieliście film na YouTubie, ostatnio bardzo popularny, Dawid Story, czyli historia Dawida. Ten wypadek śmiertelny zarejestrowany przez motocyklistę. Przez tydzień ten filmik obejrzało 12 milionów osób. Jest to kampania właśnie przeciw wypadkom, dająca ludziom do zrozumienia, żeby trochę używać głowy za kierownicą, no ale używać głowy zarówno motocykliści, tak jak i kierowcy powinni używać tej głowy. Dobra, no to o tym filmiku, bo naprawdę jest dużo do gadania o tym filmiku. Z tego, co tam dosłyszałem, to ten właśnie chłopak, który zginął na tym motocyklu, miał 38 lat. Z tego właśnie, co tam wysłuchałem, wyczytałem w napisach. Także to nie był ktoś, kto wsiada pierwszy raz na motocykl, odkręca manetkę na maksa, ciśnie i po prostu i dochodzi do wypadku. Bo było też tam pokazane, że na poprzednich zdjęcia tego motocyklisty na poprzednich motocyklach, i jego matka chyba tam opowiada o tym, jakim był człowiekiem dobrym, jakim był wesołym, jak to życie jego dobrze wyglądało. No i wiecie, no wszystko kolorowo, do jedna chwila decyduje o wszystkim. I teraz tak, do wypadku dochodzi i tu jest właśnie teraz taka sprawa. Jest też filmik pokazany, że on jechał 98 mil na godzinę, ten motocyklista, a w przeliczeniu na kilometry to jest 155 km na godzinę. Ale tak jak spojrzymy na tą drogę, po której jechał, to tak na moje oko tam można było jechać 90 albo 100. Także no raczej przekroczył tą prędkość. No i to jest taki moment, że przekroczy tą prędkość. Przekraczając tą prędkość tak znacznie, no trzeba mieć świadomość, że może nie być zauważony. No po prostu, a tym bardziej, że to było w Wielkiej Brytanii. Z tego, co wiem, to tam w dzień nie trzeba używać świateł. Chyba ten, kto chce, to używa światła mijania, a ten, kto nie chce, to nie używa. A w przypadku motocykla to naprawdę odgrywa dużą rolę, to używanie świateł.
bo nawet słoneczny dzień to bardzo dużo daje. I ten motocykl można dostrzec, jeżeli on ma włączone światła, jedzie ze światłami. Tak samo jest z samochodami. Naprawdę, te światła dzienne w samochodach to jest porażka, bo z tyłu nie świecą się pozycje czerwone, a one też odgrywają dużą rolę. No niby się ludziom zdaje, że przecież jest światło, jest dzień, to nic nie daje, no ale jakbyście się przyuważyli, to wszystko wyraźniej widać. I tak jak niektórzy też mówili, że widać, że samochód, pojazd jest w ruchu, bo ma światło włączone, a nie jest gdzieś zaparkowany, coś w tym stylu. Dobra, wracając do tematu. Jedzie motocyklista 150 km na godzinę. Wcześniej jeszcze kierowca samochodu robił mu miejsce. Dziękujemy za to. No widzicie, tutaj uprzejmość, tutaj sielanka, fajne miejsce. A tutaj niespodziewanie, za chwilę będzie wypadek. I co ciekawe, od momentu, przez tą właśnie prędkość, jaką on jechał, od momentu, kiedy zauważył, że ten kierowca coś, no, chce wyjechać, chce mu zajechać drogę, chce skręcić, do momentu, kiedy on już leciał w powietrzu, no to minęła niespełna sekunda. Tu nie było szans na żadną reakcję. Niecała sekunda, odkąd zauważył, że coś jest nie tak, i już leciał w powietrzu. Niecała sekunda. No, niespodziewane po prostu. Co? Czy można usprawiedliwić tego kierowcę samochodu? No nie wiem. No moim zdaniem jednak ten motocyklista był do dostrzeżenia. Mógł go zauważyć. Po prostu, no tego nie będę komentował, czy on mógł go zauważyć, czy nie, bo nie wiem, jak to wyglądała sytuacja. Czy też mógł słuchać muzyki, nie usłyszeć też tego motocykla. Ale jedno jest pewne, że jak wyjechał, nie było widać, no może on też nie miał tego czasu, żeby zareagować, ten kierowca samochodu, że on nie zahamował w ogóle. Tylko wyjechał, zderzenie, koniec. Po zabawie. Ale filmik jest ogólnie straszny. Krzyk tego motocyklisty. No to coś strasznego po prostu. I po całym zderzeniu, jak leży nieruchomo, nic się nie dzieje, no. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas może się zdarzyć. Każdy z nas może w takiej sytuacji się znaleźć. No bo to są ułamki sekundy. Tu sobie pozwolimy, przyspieszymy, a nie pomyślimy o tym, że ktoś może... No, ludzie popełniają błędy, wyjechać, zajechać nam drogę i tak się to może skończyć. Tragicznie. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że trzeba przewidzieć to, co te właśnie ruchy. Trzeba przewidzieć, co zrobi inny kierowca jeżdżający z podporządkowanej. Trzeba go obserwować. No ale jadąc szybko, nie mamy za dużo czasu na reakcję. No i tak się to może skończyć. Także widzicie, no. Ach, filmik normalnie zrobił furorę, ale nic fajnego takie coś oglądać, no, ale jeżeli ktoś jeździ na motocyklu, także no co ja robię, zagadałem się, to no to może sobie przemyśleć, jeżeli lubi czasem szybko pojeździć, to później może pomyśleć, kurde, przecież ja też tak mogłem kiedyś w takiej sytuacji uczestniczyć. Sprawa. Nie wiem co tam z tym kierowcą samochodu, czy coś mu się stało. No, motocykl.
motocyklista, jak zderzył się z samochodem, to poleciał kawałek w powietrzu. Duży kawałek poleciał i dlatego dla niego to było tragiczne. No jednak to jest to. Jaki by nie był wypadek, to najbardziej ucierpi motocyklista. No bo nie jesteśmy niczym chronieni. Trzeba mieć zawsze tą świadomość, że po prostu to najlepsze kombinezony, najlepsze kaski, najdroższe nie uchronią nas przed skutkami takiego wypadku jak w tym filmiku. Naprawdę. Jedyne, co nas może uchronić, to nasza wyobraźnia. Jeżeli przemyślimy dokładnie wszystko, co robimy na drodze, to do takich sytuacji nigdy nie dojdzie. Jeżeli będziemy po prostu jeździć z wyobraźnią. Dobra, nie będę tutaj innych tematów poruszał, żeby to było wszystko na ten jeden temat. O tym jednym filmiku. Także filmik jest straszny, ale każdy z niego jakieś wnioski wyciągnie. Nie będziemy tutaj mówić, kogo była wina. Myśmy po prostu za siebie i za innych na drodze. Szczególnie jeżeli jedziemy motocyklem, to musimy myśleć za innych. No. Takie jest życie. Dobra. Tyle na ten temat. Jeżeli ktoś nie widział ten filmik, no to w opisie jeszcze go wrzucę. Zobaczcie sobie, przeanalizujcie go, jeżeli go jeszcze nie usunęli, ale wątpię, że go usuną. Nie usuną go raczej, ale też tak może być, jeżeli ktoś tam nie będzie sobie życzył, żeby ten wypadek był upubliczniony. Obejrzyjcie, przemyślcie, wyciągnijcie wnioski. Tak jak ja sobie wyciągnąłem, jak to oglądałem, bo po prostu w gardle ściska w ogóle, jak się o tym myśli. Fajne autko, dobra. Na razie, trzymajcie się, cześć.